Numer i tytuł dzisiejszego wpisu są bardzo bliskie mojemu sercu, bo chcecie wiedzieć? To słuchajcie dalej. 512 MB to była ilość RAMu mojego drugiego albo trzeciego komputera, już nie pamiętam. W każdym razie nie byłem w stanie nic ciekawszego wymyślić na tytuł dzisiejszego wpisu, więc jest to. No niestety, lepiej nie będzie, więc deal with it i tyle. Tak czy inaczej, dzisiaj zacząłem wreszcie przygotowywać się do wywiadu z Chaosem. Przygotowywać się to jest strasznie szumne słowo, bo na razie zrobiłem sobie listę pytań i próbuję przekminić, w jaki sposób zebrać tych wszystkich ludzi do kupy, tak żeby się udało to nagrać i żeby nie dzielić tego na nagrania poszczególne, bo potem montowanie tego będzie naprawdę tragiczne, więc wolę ich mieć wszystkich w jednym miejscu, załatwić to na raz, ale jak dobrze wiemy, praca z ludźmi bywa uciążliwa i nie wszystko zawsze działa tak, jak się chce, więc postanowiłem przygotować sobie plan awaryjny. I umówiłem się z moją koleżanką Kit na środę na zrobienie scenek aktorskich do jednej z moich recenzji, do której mam już przygotowany wstęp nagrywany przez jednego znanego aktora głosowego, którego imienia i nazwiska na razie nie zdradzę, bo będziecie mieli niespodziankę, jak już w końcu zrobię wszystko, zmontuję i wrzucę na YouTube'a. Wtedy o tym napiszę i wtedy będę o tym trąbił, gdzie się da i kiedy się da, bo naprawdę nagranie wyszło super i w ogóle fakt, że taka osoba mi pomogła, zrobiła to dla mnie, a nawet zrobiła to z serią poprawek, ponieważ pewne rzeczy tam nie działały w początkowej pierwszej wersji, dostałem drugą wersję, która miała to wszystko poprawione, z w ogóle inicjatywy kolesia. Nie musiałem praktycznie nic mówić, to znaczy musiałem mówić, powiedziałem, co tam jest nie tak, ale nie było żadnego problemu, następnego dnia miałem wszystko załatwione. To jest w ogóle mega fajne, bo jest to osoba, która się zajmuje tym zawodowo i nie miała żadnego problemu, żeby mi pomóc. A niektóre osoby, które no nie zajmują się tym zawodowo, mają problemy i nie mają czasu, albo mówią, że nie chcą mieć nic wspólnego z moimi inicjatywami, czy coś w tym stylu. W każdym razie no to świadczy trochę o kulturze człowieka. Nie będziemy tutaj sypać nazwiskami, ale no fakty są faktami. Tak czy inaczej, to tyle ode mnie w ten komputerowy poniedziałek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.